Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Jestem Marta, tutaj mamy Mikołaja i jesteście na kanale Enjoyment Family. Zapraszam was na nowego vloga. Zaraz się zbieramy, jest godzina 15, 16 już, jest jak ten czas leci. Za oknem już praktycznie ciemno, w ogóle to jest taka dla mnie w tym czasie ciężka sprawa, że właściwie mamy wczesne popołudnie, a za oknem jest już tak ciemno, jakby była stricte noc i właściwie nie wiadomo, czy się ruszać z domu, czy w ogóle już siedzieć, no ale jak jesteśmy w pracy, no to nie mamy innej możliwości, jak na przykład teraz jechać na zakupy, czy pozałatwiać coś, więc musimy jechać i jedziemy wszyscy w trójkę, jak zawsze. Jadę do Sinseya oddać kilka rzeczy, łańcuch, który zamówiłam, bo jednak ostatecznie okazało się, że dwa mi są niepotrzebne, bo jest tego za dużo w łóżeczku i mój zamysł trochę się popsuł. Wystarczyło, żebym po prostu to zmierzyła, ale tego nie zrobiłam, więc jadę go oddać. Jadę wysłać jakąś paczkę z OLX-a i przyszły mi spodnie do Stradivariusa. Będę je mierzyć, zobaczymy, bo w ogóle jaka akcja. W Stradivariusie, żeby zamówić do domu, to trzeba podać wszystkie dane, nie można normalnie przelewu blikiem zapłacić, tylko trzeba wszystkie dane podawać, żeby wysłali wam paczkę do domu, więc stwierdziłam, że pieprzę. Pierwszy raz zamawiam na tej stronie, nie podaję z reguły żadnych kart i tak dalej, nic takich rzeczy, więc wolałam zamówić do sklepu i wtedy mam darmowo. A tak do domu to jeszcze bym musiała za to zapłacić, także gdzieś się w tych czasach takie rzeczy, no bez sensu. Wszędzie już można płacić blikiem. Krzyś zaraz wróci, bo poszedł do pieca. Ja pójdę ogarnąć ubranka dla Mikołaja. W ogóle teraz, co wam powiem? Będziemy mieć tutaj małe stópki. Co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem, ale mam takiego zgryza, jeżeli chodzi o ubieranie malca, bo nie chcę go ubrać za ciepło, boję się ubrać go za zimno, cały czas to samo. Mam ten śpiworek do nosidełka i on sporo ułatwia, bo mały już jest na tyle duży, że fajnie w tym śpiworku leży i na tyle mały, że się mieści w tym śpiworku i foteliku. Także to mamy taki idealny czas teraz na zimę, ale nie wiem jak go ubierać pod ten śpiworek, no bo daję mu bluzkę z krótkim rękawkiem, rajtuski, na to kombinezon i co jeszcze, mam mu dawać kurtkę? Chyba nie, no nie? Jezus, gryz. Mama ma taki, że hej, no to prawda jedziemy cały czas na parkingi podziemne. Jeszcze chciałam skoczyć do Actiona albo do Auhana po takie dynksy i tentegi świąteczne. No co? Tak sobie ostatnio Mikołaj marudzi. Tutaj mamy. Tak? Zaraz pojedziemy pa, pa, pa. I pewnie będzie wrzask w sklepach, jak się patrzy, no nie? Dawaj te stópki. Wycałowałam te stópki. Cały czas całuję. A teraz są w skarpeciorach. A już się śmieję, tak? Jak się tak robi, to już się Mikołaj śmieje. Tak. Tak. Cało budzie. Uśmiech do mamy. Poproszę. Zawsze jak nakieruję na niego na przykład zdjęcie, bo chcę mamie wysłać, mojej babci, to po prostu za każdym razem robi taką minę zysok. Daj, tutaj wycimy tą ślinkę. Ty. Poproszę uśmiech. Proszę, uśmiech przystojniaku. Moje najsłodsze. Dziecię moje najsłodsze. Hapsiu, hapsiu, hapsiu. Uśmiechnijcie się. Kusiu mi, kusiu. Nie, nie mam ochoty. Może później. Teraz to już w ogóle robię kwaśną minę, mandragory, że szok. Co mandragoro, moja mała? Tak mówimy, jak wiecie, jak zaczyna płakać, to mandragory w Harrym Potterze, te młode, wyglądały identycznie jak dzieci. I mieliśmy taki pomysł, w ogóle nigdzie żeśmy tego nie widzieli, tylko ja od razu jak go zobaczyłam, jak płacze, mówię, mandragora, no nie? I chcieliśmy tak go przebrać na Halloween, ale okazało się, że to nie my wymyśliliśmy, już ktoś wsadzał dzieci do doniczki i nakładał berecik z listkami, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy tego robić, bo jeszcze nam powiedzą, że kopiowaliśmy, chociaż setki ludzi przybierają się na przykład za Wonder Woman czy Spidermana, no ale wiecie jak to jest, mandragory jest mniej, chociaż my mamy taką najładniejszą, dorodną. Moje butle, w ogóle Mikołaj to taka głodomora, że Krzyś zrobił mi jedną butelkę i ja mówię, rób jeszcze 30, bo po prostu mało ma. 120 Mikołaj pije, ale ma już 3 miesiące, więc będziemy przechodzić na 150 ml, bo jest głodniak, no nie? Zaraz damy przed wyjazdem, bo jadł o 3, mamy 4, więc przed wyjazdem jeszcze wypije. Może jakąś 60, żeby zasnął w samochodzie na tą godzinkę. Pojedziemy do babci.
No, fajnie było, gdyby zasnął w samochodzie i spał jeszcze w sklepie, bo Mikołaj nie lubi jeździć po sklepach, a mama lubi. No i po prostu tutaj się z tatą solidaryzuje, więc po prostu Mikołaj robi szybko, 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 szybko. Jeszcze przy okazji wam coś pokażę, bo ostatnio kupiłam, kosztuje to 20 zł, kupiłam to na Allegro, zabezpieczenie do pasów, żeby na klatce piersiowej u dzieciątka się dobrze trzymały. Wiecie, żeby się nie rozjeżdżały. My mamy pasy trzypunktowe, nie pięciopunktowe, więc one się po prostu rozjeżdżają na małym. I to niesamowicie ułatwia całą sprawę i wydaje mi się, że jest zdecydowanie bardziej bezpiecznie. I one się po prostu przekładają tutaj przez pas i tak to wygląda. Jeżeli będziecie coś takiego kupować, bo widzę, że to jest cały czas wyprzedane, mi się udało to po prostu kupić, tak? Są jeszcze na przykład z B-Safe czy coś takiego. I oni sobie w ogóle, producent sobie życzy, nie tych, tylko jakichś innych, żeby roztargać te wszystkie szwy, przeciągnąć ten dynks i zaszyć to ponownie. No ja się pytam, który dureń na to wpadł? Przecież te szwy też zabezpieczają nasze dziecko, no nie? One są mocną nitką zrobione, maszynowo przeszyte, dobrze przeszyte. A co my potem mamy ręcznie sobie to zrobić? No po prostu jakiś dekiel to wymyślił. No ja nie wiem, no nie Mikołaj? Także zwróćcie uwagę na to, nie wiem, ja widziałam z tego i jeszcze z B-Safe, nie wiem czy są jeszcze jakieś inne marki, ale podkreślam to, bo ja bym się nadziała, tylko zobaczyłam komentarz jakiejś dziewczyny na Allegro, że wyrzuciła to po prostu, czy tam leżała w kącie, leży w kącie, bo po prostu powiedziała, że nie ma szans, że ona będzie naruszała strukturę fotelika i zgadzam się z nią jak najbardziej. Że to jest totalna głupota. Potem jak z bezpieczeństwem, jak z jakąś reklamacją, jak cokolwiek, no nie? Gdyby coś się tam działo z fotelikiem, no nie, no to co? Jak to zareklamuje? My już w samochodzie, jedziemy, paczki wysłane, teraz kierunek sfera i jadę odebrać te spodnie, o których mówiłam i oddać rzeczy. Jak na razie Miki czasomilecz śpi. Trzymać kciuki od tej pory do końca tego filmu, żeby nam się udało wszystko pozałatwiać. Potem pojedziemy jeszcze do babci, więc no, trochę mamy. Mam nadzieję, że tak sprintem się uda wszystko. Korki, koreczki. Straszne korki o 17.45 na Bielsku. Ja nie wiem skąd one się wzięły. Ale już dojeżdżamy. Zaraz będziemy. Mikołaj już się obudził. Nie, ta palma komponuje się przed jej światełka. Prawda, Miki? Podoba ci się palma? Udało się załatwić wszystko. Idziemy się karmić i jedziemy dalej. O, patrz, jakie wielkie monstery. Kiedyś ten z parapetu tak właśnie będzie wyglądał. On tak dorośnięty? Tak, no. Tak, nas wrześnie w górę, nie wrzesz. No bo on chce wypchać okno dachowe, po prostu. On chce być fit. Wszystko mi przypomina, że trzeba być fit, nawet kwiatki.